Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo gorąco Was witam w ten wtorkowy poranek. Dzisiaj Ewangelia mówi, jesteście solą, jesteście światłem. Wy jesteście solą świata, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Każdy z nas ma smakować. Mamy drugiemu człowiekowi dawać smak w życiu, dawać nadzieję. Otwierać jego serce na łaskę Bożą. To jest nasze zadanie. Zadanie dla każdego, kto jest uczniem Chrystusa. Budź nadzieję, pomagaj człowiekowi, zamiast kurczyć go. Bądź tym, który błogosławi. Nadawanie smaku potrawie to jest z jednej strony niewiele, czasem to jest uśmiech, czasem to jest pogodne spojrzenie, czasem to jest zatrzymanie się, zwrócenie uwagi. Miałem taką sytuację ostatnio, że ktoś płakał w kościele i po prostu usiadłem na chwilę obok, zatrzymałem się. Tam nie potrzeba było nic mówić, tylko chwilkę zatrzymać się i nic więcej. Nadać smak życiu tej osoby. Nie rozwiązałem jej problemów. I tak jest bardzo często, że problemów kogoś nie rozwiążemy. Ale dać chwilkę, dać uśmiech, przepuścić w kolejce, przepuścić na drodze. Smak życiu nadawać. Do tego Was zachęcam dzisiaj, zachęcam siebie, żebyśmy tak spróbowali. Nadawać smak światu, nadawać smak naszej rodzinie. Spróbuj zrobić coś, co obudzi do życia, powiedzieć dobre słowo. Coś prostego, tak jak sól jest czymś bardzo prostym, bez niej jest wszystko mdłe, a z nią to samo życie wygląda zupełnie inaczej. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę każdemu z Was pięknego dnia. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i zapraszam do modlitwy albo litanią do serca Pana Jezusa, albo wołajmy o Ducha Świętego. To jest ten czas, aby przyzywać smaku Bożego w nas, żeby Pan zamieniał smutek w radość, nasze wszystkie rzeczy, które przeżywamy, w Jego obecność. Tutaj możemy kliknąć. Do zobaczenia.